Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie poruszymy temat tego, czy Titan Cameraman powróci jeszcze do serii Skibidi Toilet. Także oczywiście, jeżeli chcecie więcej filmów z fabuły oraz teorii właśnie Skibidi Toilet, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Jeżeli też nie chcecie przegapić następnych filmów, to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a teraz zapraszam do oglądania. Jak zapewne większości osób wie, w całej serii Skibidi Toilet mieliśmy aż trzech Tytanów. Między innymi jednym z nich był Titan TV Man, Titan Speaker oraz Titan Cameraman. No i obecnie w serii, w najnowszych filmach pojawia się właśnie Titan TV Man oraz Speaker Man. Oczywiście TV Man próbuje powstrzymać Speakermana ze względu na to, że ten w jednym z odcinków został zainfekowany oczywiście przez tak zwane te małe Skibidi Toilety, które zostały stworzone właśnie po to, żeby przejmować przeciwne jednostki. I właśnie dlatego Speaker Man obecnie jest po stronie Skibidi Toilet. No i oczywiście Titan TV Man stara się go powstrzymać. Lecz niestety za dobrze mu to chyba nie idzie, bo chwilowo ten używa tylko i wyłącznie walki. Nie wiadomo dokładnie, czy to, co ma na swojej klatce piersiowej, czyli ten wielki laser, służy mu do przyciągania właśnie głośników, tak jak pokazał w jednym z odcinków, czy na przykład do po prostu czegoś innego, na przykład atakowania. Nie wiem, czy pamiętacie, ale myślę, że tak, że w początkowych odcinkach mieliśmy pierwszego Tytana, jakim był Titan Cameraman, który na samym początku radził sobie bardzo dobrze, lecz w pewnym momencie, kiedy pojawił się wielki G-Man, niestety, ale mu się za dobrze nie powiodło. Ten otrzymał ogromne obrażenia i oczywiście jetpackiem gdzieś poleciał. W paru następnych odcinkach możemy zauważyć, że ten jest w laboratorium kameramenów i jest tam po prostu w trakcie ulepszania. Lecz było to naprawdę bardzo, ale to bardzo dawno temu. No i niestety, ale nie wiemy, co od tamtego czasu się z nim dzieje. Ale możemy się spodziewać tego, że właśnie w paru następnych odcinkach najprawdopodobniej ujrzymy właśnie powrót kameramena. I teraz się zapewne zapytacie, dlaczego? Ze względu na to, że jeżeli ten przegrał właśnie z G-Manem, to dlaczego miałby nagle wracać? Między innymi dlatego, że został ulepszony. Przy okazji właśnie miał on moc odczarowywania i generalnie jest on, wydaje mi się, że jednym z silniejszych Tytanów i nie pokazał praktycznie wszystkich swoich umiejętności, tym bardziej teraz, kiedy został on po prostu odczarowany, w sensie bardziej to w sumie naprawiony. Jest szansa na to, że rzeczywiście na przykład kameramenom uda się znaleźć jakiś sposób, żeby odczarować Titan Speakermana, bądź też ewentualnie go unicestwić. Choć osobiście wydaje mi się, że bardziej chcą oni tą pierwszą opcję, czyli po prostu, żeby nadzwyczajnie w świecie ten powrócił do takiego stanu, jakim był początkowo, czyli do zwykłego Titan Speakermana, a nie do takiego zainfekowanego. Także wydaje mi się, że właśnie nowy Titan Cameraman zostanie ulepszony w jakieś działko leczące, bądź też coś takiego, co będzie mogło odczarować Titan Speakermana. Kiedy to dokładnie się stanie, nie mam absolutnie pojęcia, ale możemy się spodziewać, że na przestrzeni paru następnych epizodów. I na moment, jak wy widzicie ten film, to albo już się pojawił, albo jeszcze się pojawi nowy odcinek Skibidi Toilet, który zapewne też na tym kanale zostanie omówiony. Także oczywiście subskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, żeby definitywnie tego nie przegapić. Jeżeli również macie jakieś ciekawe teorie na temat Titan Cameramana, możecie napisać jej jak najbardziej w komentarzu. Ale ja, jak już mówiłem, osobiście uważam, że ten jeszcze dosłownie za parę odcinków, bądź też już nawet w najnowszym, po prostu powróci z nowymi siłami, które po prostu pokaże i będzie starał się odczarować Titan Speakermana od po prostu infekcji Skibidi Toiletów. Także zobaczymy, jak to się potoczy. Ja byłem Hexo, dziękuję wam oczywiście za ten materiał i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia i cześć!